kanclerz wielki koronny w latach 1503-1510, za panowania króla Aleksandra i Zygmunta Starego. Prymas i arcybiskup gnieźnieński od 1510 roku. Humanista. Był rzecznikiem interesów szlachty wielkopolskiej, prowadził politykę antykrzyżacką, był zwolennikiem zjednoczenia całego Pomorza z Polską. Z jego inicjatywy sporządzono zbiór praw i przywilejów, zwany Statutem Łaskiego, 1506 rok. W skład statutu wchodziły prawa i przywileje szlacheckie, prawa miejskie, częściowo prawa kościelne obowiązujące w królestwie. Nie była to modyfikacja prawa, ale zebranie przepisów w jednej księdze. Statut Łaskiego został ogłoszony drukiem, aby umożliwić szerszy doń dostęp. Odtąd powoływano się nań jako na fundament praw królestwa.